300 startupów zredukowane do grupy 20, 20 finalistów, dwa dni rozmów, sesji mentoringowych i kuluarowych, i networkingowych. Świetna impreza po środku. To, czego ja szukam w takim startupie, to jest przede wszystkim znalezienie osoby, która przekona mnie do tego, że to nie jest jej pomysł na 5 minut, to nie jest zabawa, to nie jest eksperyment naukowy, tylko to jest faktyczne poświęcenie się, taki klasyczny commitment na wiele, wiele lat. Trzeba umieć skalować ten biznes i zobaczyć na końcu, czy ja ten biznes umiem też sprzedać. Dla mnie to jest takie wydarzenie, dzięki któremu mogę przede wszystkim obserwować, jakie są trendy, tak? Jakie startupy biorą udział w konkursie, czy produkty, czy usługi bardziej są popularne. Więc ja to troszeczkę traktuję też jako takie wydarzenie dla mnie samej, orientowanie się na rynku. Jeśli ktoś nie potrafi sprzedać swojego produktu, to my też zupełnie inaczej o kimś takim myślimy, bo to nie jest kwestia pomysłu, ale też pomysłu i zespołu, który ten pomysł sprzedaje. Więc my w czasie sesji mentoringowych w Krystolikach nie tylko się dopytujemy, ale staramy się tym ludziom pomóc, ale to prezentacja jest czymś, co sprzedaje. Teraz została ciężka praca, tak jak kolega powiedział, że czołganie się, a potem trzeba się wybić i zrobić na tym biznes.